Witaj, Osanise. Miło cię widzieć. Ciebie również. Jakie jest twoje zlecenie dla mnie? Niedawno na zamku, w Górniczej Dolinie doszło do paskudnej zbrodni. Ktoś zamordował kapitana Garonda. Musisz iść tam się dowiedzieć, kto to zrobił. O kurwa, co tam się odjebało? Natychmiast wyruszam do zamku. Powodzenia i pamiętaj, miej oczy szeroko otwarte, by nikt ci nie nasał na klatę. Witaj, paladynie. Niedawno doszło tu do strasznej zbrodni na waszym kapitanie. Masz jakieś przydatne informacje na ten temat? Porozmawiaj z jednym z knechtów. Te przybłędy dużo wiedzą, co się dzieje na zamku. Wojowniku, co wiesz o morderstwie na kapitanie Garondzie? Srałem się, panie Maciej, gówno leci z dupy, kupa śmierci, chuj, kurwa, jebać, policję pierdolę, konsekwencje, gotik jeden jest najlepszy, może śmiać się z kwadratowej grafiki, ale tak zajebiste, powstają wisi, trubisum, let ten, a ten łuk, na. Paladnie, co wiesz o morderstwie Garonda? Chłopcze, według mojego myślenia to Parsifal go zabił, bo Garond zabroni mu oglądania klanu na TVP. Dziękuję za informację, zaraz sobie z nim porozmawiam. Stój, paladynie, jesteś oskarżony o straszliwą zbrodnię na Garondzie. Co kurwa? Kto ci napowiadał takich głupot? Od jednego paladyna dowiedziałem się, że Garond zakazał ci oglądania klanu. Podobno to był główny motyw twojej zbrodni. To prawda, dostałem zakaz na oglądanie klanu. W życiu nie zabiłbym mojego kapitana. Więc kto to zrobił? To musiał być paladyn Tengrom. Ostatnio Garond podpierdolił mu jego ulubione meciochy. Tengrom w akcie zemsty nasał Garondowi do ucha w trakcie spania. Szokująca zbrodnia, wiesz, może jak zdobyć dowody na niego? Każ mu zdjąć kacie. Jeśli są brudne i śmierdzą, to będziemy mieli ostateczny dowód zbrodni. Paloty, nie zdejmuj gacie. Że co? Pojebało cię. Podobno nasrałeś Garondowi do ucha jak trwał. Muszę mieć dowód na twoją winę. Zdejmuj majty i to szybko. No to chuj, chyba nie mam wyjścia. O kurwa, rzeczywiście jebią ostrym gównem. Wiesz, co to oznacza? Zaczekaj, nie zabijaj mnie. Mam lepszą ofertę. Dawaj. Dam ci najnowszy tygodnik Brawo Sport z plakatem Robercika, jeśli oczyścisz mnie z zarzutów i pozbędziesz się Parsifala. Okej, wsadzę to. Zesrałem się.